Cześć, Michał Koper, witam was serdecznie, moi drodzy. Za nami już walka Andrzeja Wawrzyka z Richardem Lartejem, rozegrana na gali w Podsichagowskim Rozmont. No i niestety Andrzej Wawrzyk musi dopisać do swojego rekordu kolejną porażkę i to porażkę kolejną przed czasem. Ja zapowiadając ten pojedynek mówiłem wam, że to jest taka walka z cyklu skórka od banana, że można się tutaj na niej pośliznąć, bo teoretycznie Lartey faworytem w tej walce nie był. Miał słaby rekord. Z ostatnich 6 walk bodaj 5 przegrał, z czego 4 przed czasem. Także naprawdę nie ma się czym pochwalić, choć przegrywał z mocnymi rywalami, z taką powiedzmy szeroką światową czołówką kategorii ciężkiej. Natomiast mówiłem wam, że styl boksowania Richarda Larteya to, że jest twardy, choć przegrywał przed czasem, natomiast z mocno bijącymi rywalami. I przede wszystkim to, że potrafi mocno uderzyć, to jest gotowy przepis na porażkę dla Andrzeja Wawrzyka, który z kolei z mocnej szczęki niestety nie słynie i ta walka to potwierdziła. No, mieliśmy jakąś tam iskierkę nadziei po tej walce z Kubratem Pulewem, którą Andrzej Wawrzyk przetrwał, natomiast Richard Lartey to wszystko zweryfikował, bo przed Pulewem i przed Bodziochem jeszcze była ta zakończona potwornym nokautem walka z Michałem Bożem. Wcześniej też były różne przygody w karierze Andrzeja Wawrzyka. No niestety ta walka z Lartejem pokazała, że szczęka jest słabą stroną. Andrzeja porażka przez techniczny nokaut w 4. rundzie, natomiast zanim do tej porażki doszło, zanim doszło do tej nieszczęsnej akcji w 4. rundzie, no to w zasadzie większość pojedynku to był ruch w jedną stronę, bo to Richard Lartey był zawodnikiem, który szedł do przodu, to on wywierał presję, to on bił te mocniejsze ciosy. Andrzej Wawrzyk robił w zasadzie niewiele poza lewym prostym. Też przed tą walką mówiłem wam, że lewy prosty to jest sposób na Larteya, bo on takie ciosy łyka. I Andrzej, jeśli te ciosy zadawał, to tymi ciosami czasami trafiał Larteya, natomiast dużo z tych ciosów to były ciosy niecelne, ale przede wszystkim to były tylko lewe proste, a w ten sposób krzywdy Larteyowi zrobić mu nie można było. Nie można było też go zatrzymać w jego ofensywie. Andrzej jest znany z tego, był znany z tego, kiedy był powiedzmy u szczytu tutaj swojej kariery, że fajnie tańczył na nóżkach, że potrafił składać serię, no może niezbyt potężnych, ale takich serię szybkich ciosów. Ja pamiętam jego takie fantastyczne sparingi z Mariuszem Wachem na Petofiego, naprawdę tam się dużo działo, tam potrafił Wawrzyk, z jednej strony był Wach, który mocnym lewym prostym, mocny lewy, prawy, takimi akcjami bił Wawrzyka, ale z kolei Wawrzyk odpowiadał mu seriami uderzeń, naprawdę, seria uderzeń i zmykał, seria uderzeń i zmykał. Natomiast tutaj to był ten lewy, prosty pojedynczy, który Larteyowi żadnych problemów nie robił, do tego jeszcze Andrzej cały czas do tyłu, bardzo często tak w linii prostej, więc po prostu to się prosiło aż o kraksę, no i ta kraksa nadeszła w rundzie numer 4, ta wcześniejsza 3. runda troszkę nadziei dała, natomiast runda numer 4, akcja lewy, prawy, ten prawy zranił Andrzeja, no i Andrzej nam niestety po raz kolejny w karierze zatańczył. On padł, cofnął się po tym potężnym prawym Larteya, sędzia go liczył, natomiast Andrzej był po tym ciosie tak zachwiany. Pamiętacie ten słynny taki Wawrzyk dance z walki z Bachtowym? Tutaj nie było dosłownie tego samego, natomiast widać było, że Andrzej mimo, że stał, to pływał, że on był nieprzytomny, sędzia tę walkę przerwał, widząc co się z Andrzejem dzieje, Andrzej protestował, natomiast no, nie trudno sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby ta walka poszła dalej. To tak po tych dyskusji, czy za wcześnie, czy za późno. Lepiej przerwać walki jednak za wcześnie, niż przerwać te walki za późno, także niestety walka na minus. Andrzej w tej walce, no można powiedzieć, że niewiele pokazał, że nic to nie, bo był ten lewy prosty, natomiast niewiele pokazał. Lartey przerwał tę złą pasę swoją, no bo z ostatnich 6 walk 5 przegranych dopisał do swojego rekordu zwycięstwa. No i pewnie dostanie zaraz jakąś ciekawą propozycję. Jeśli chodzi o Andrzeja Wawrzyka, no to słuchajcie, już 100 razy mówiłem, że i pięściarze nie lubią jakimś kariery kończyć, ja też nie lubię żadnemu pięściarzowi kariery kończyć, natomiast no to, że tak w zasadzie po jednym mocnym ciosie, bo w tej walce Richard Lartey nie zadał aż dużo takich potężnych ciosów czysto na brodę Andrzejowi. W zasadzie po pierwszym takim mocnym, czystym ciosie już Andrzej pływał, także to tak po prostu dla zdrowotności to dobrze nie wróży. Natomiast wiadomo, że ciężko jest czasami ze sportem pożegnać, zwłaszcza jak jest wizja zarobienia tam kilku tysięcy dolarów za każdą kolejną walkę, więc no zobaczymy, co tam sobie Andrzej postanowi. Natomiast ta walka po tej walce z Pulewem, która dawała nadzieję, że coś tam jeszcze można ugrać, no to porażka z kimś takim jak Lartey, całym szacunkiem dla jego siły ciosu i tak dalej, to on się odbijał z hukiem od zawodników z szerokiej czołówki, nie mówię ze ścisłej siatowej czołówki, ale z szerokiej czołówki, więc jeśli z kimś takim Andrzej przegrywa po w zasadzie, no, można powiedzieć, nierównej walce i przez techniczny knockout w rundzie numer 4, to chyba specjalnie dobrze nie wróży, tak? I to już Andrzej powinien sobie postanowić, co dalej z tą karierą swoją robić. Generalnie mi tej kariery jest trochę szkoda, bo wydaje mi się, że na przykład, chociaż nie wiem, czy szkoda, bo tak, z jednej strony można by się na przykład dopchać do pasa EBU. Albert Sosnowski zrobił pas EBU, wydaje mi się, że w zasięgu Andrzeja Wawrzyka to było, tylko trzeba by pewnie się wstrzelić w dobry czas, bo tam były różne konfiguracje, jeśli chodzi o posiadaczy tego pasa mistrzowskiego EBU. Natomiast z drugiej strony, zobaczcie, Andrzej Wawrzyk walczył o to wicemistrzostwo Federacji WBA, czy tam pas zwykły Federacji WBA z Aleksandrem Powietkinem, więc to jest coś, tak jak na gościa, który, tak, kolejny Polak zaczynał karierę z tym piętnem następcy Gołoty, natomiast jak na gościa, któremu chyba za granicą tak nie wróżono za żadnych wielkich sukcesów, bo on nie miał wielkich sukcesów w trakcie swojej kariery amatorskiej, chociaż młodo na zawodowstwo przechodził. No to, że sobie zawalczył z Powietkinem, przegrał, ale zawalczył z Powietkinem o wicemistrzostwo WBA, no to już jest coś. Ale wydaje mi się, że tak, jeśli chodzi o trofea, to może tam do EBU można by było dobić, natomiast teraz ta walka z Richardem Larteyem, nie dość, że przegrana, to po prostu była słaba w wykonaniu Andrzeja i to chyba Andrzej, jak sobie na spokojnie tę walkę obejrzy, to zobaczy, że to był słaby pojedynek w jego wykonaniu, nie zrobił w tej walce kompletnie nic, a Lartey, z całym szacunkiem dla jego sił, jeszcze raz, to nie jest żaden as światowego boksu. To, co Andrzej robił, to jest lewy prosty, cofanie się, no i w końcu niestety Lartey upowolował go prawym prostym, także tak wyglądała ta walka Andrzeja Wawrzyka z Richardem Larteyem. Znacznie lepiej poradził sobie, natomiast ze znacznie słabszym rywalem Piotr Łącz, który, już mówiłem to we wcześniejszym filmie, zastopował Dimitrusa Baxa, z którym wcześniej pełne dystanse robili i Nikodem Jerzewski, i Adam Balski. To ja jestem ciekaw, jak za jakiś czas, być może za jakiś czas, wyglądałaby walka z kolei Piotra Łącza z Richardem Larteyem. Richard Lartey to może być, może być teraz funkcja takiego gatekeepera dla tych wschodzących gwiazd pełnić, bo naprawdę potrafi uderzyć, coś tam potrafi boksersko, więc dla kogoś takiego, dla takiego zawodnika na przykład jak Piotr Łącz, to byłby dobry sprawdzian, ale wydaje mi się, że nie teraz. Na razie niech będzie ten Woods, tak? Woods bodając się nazywa, gość z 59 porażkami 31 maja na gali w Nowym Jorku i niech tam nam Piotrek rośnie, nabiera siły, nabiera doświadczenia i zobaczymy, co dalej. Lartey to pewnie za jakiś czas, a na razie Lartey nam skasował Andrzeja Wawrzyka. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno.